A w studiu już gość Marcin Rosłoń, były piłkarz, dziennikarz sportowy, jak samo sobie mówi, facet zainfekowany bakterią biegania. Zaraźliwa ta bakteria? No zdecydowanie, tak. Mnie tak ogarnęło, że już to trwa 6 czy 7 rok, a właściwie to biegam od dziecka, tylko kiedyś tym elementem scalającym moje bieganie była piłka. Za nią biegałem, bez niej wydawało mi się, że bieganie jest beznadziejne, albo przeciwnik przynajmniej musiał być, za którym się biegało po samym boisku, no ale kiedy już zdecydowałem się zawiesić buty na kołku, no to trzeba było gdzieś tę energię zmagazynowaną po prostu wydalić z siebie. No i stwierdziłem, że bieganie to najlepszy z możliwych sposobów, bo jest się jednoosobowym teamem i takim się stałem. No właśnie, zawsze bardzo mnie interesowało, ile kilometrów piłkarz może pokonać się w trakcie meczu. Jak to wygląda? Około 12 to już jest bardzo dobry wynik. Tylko warto zwrócić uwagę, jakie to jest bieganie. Zupełnie inne niż bieganie długodystansowe, bo ja już jako maratończyk, czy człowiek, który przebiegł 100 km, 120 przez Alpy i różne takie ultramaratony, poszedłem kiedyś na zajęcia piłkarskie i oczywiście wszyscy trenerzy mówili z przymrożeniem oka, ty tu wszystkich zabiegasz, nikt z tobą nie ma szans, ale po kilku sprintach, po kilku przyspieszeniach, po kilku takich gwałtownych zwrotach, prawo, lewo, no i po prostu byłem wypompowany, wydawało mi się, że moje płuca tego nie przerabiają przede wszystkim i mięśnie, no moje te mięśnie nie były przyzwyczajone do takiego szybkiego wysiłku zwrotów, zmian kierunków biegu, no i przede wszystkim później następne 2-3 dni to była katorga, bolały mnie wszystkie mięśnie, które nie uczestniczą właściwie w bieganiu, przy zwrotach, przy nagłych zmianach kierunku. No i to pokazało, że bieganie 12 km po boisku przez 90 minut to jest zupełnie inna bajka niż bieganie maratonu nawet poniżej 3 godzin. Rozumiem, że to działa w dwie strony i gdy przestałeś grać w piłkę i rozpocząłeś swoją przygodę z takim samotnym bieganiem, to też jeszcze od samego początku nie było super. No nie było super, natomiast oczywiście miałem jakiś fundament, potencjał na to, żeby było przyzwoicie, jeżeli chodzi o mój pułap możliwości, bo ja zawsze jak rozmawiam z początkującymi biegaczami, moimi znajomymi, którzy chcą ode mnie jakieś rady, to zawsze im mówię, pamiętajcie, że jesteśmy dla siebie jedynym możliwym przykładem. Nie odnoście niczego do innych, no bo to nie ma sensu, jeżeli ktoś jest ode mnie... No tak się nie da. Zaczynasz biegać, zaczyna biegać sąsiad i nagle widzisz, że on śmiga jakieś życiówki, jeszcze stresuje cię na tym Facebooku. Nie, ale oczywiście. Endomondo, jakieś, wiesz, porównujesz się, że ty tam 5 kilometrów 30 minut, on 20, no nie da się. No oczywiście, że się nie da, ale trzeba jednak cały czas patrzeć na siebie, na to, jaki tryb życia prowadzimy, jak wyglądamy, czy mamy nadwagę, czy nie, czy możemy pozwolić sobie, tak jak sąsiad, na 5 treningów w tygodniu, czy możemy pozwolić sobie w weekend na długie wybieganie i tak jak on na wyjazd na przykład na jakieś zawody, czy musimy wszystko upychać, czy jeżeli chcemy go dogonić, to jest niestety prosta droga do tego, żebyśmy złapali kontuzję i żebyśmy na pewno nie robili takich postępów jak sąsiad. No każdego z nas jednak w pewien sposób definiuje jakiś pułap możliwości, to co potrafimy, to co możemy zrobić, to co możemy wypracować i w jakim stopniu jesteśmy amatorami w bieganiu. Jeżeli ja w moim życiowym biegu na dystansie królewskim wykręciłem wynik 2:50-2:11 sekund, to jest to wynik świetny. Byłem 65 na kilka tysięcy ludzi, ale jednak przede mną cały czas są ludzie, którzy biegają miliony, którzy biegają szybciej. I ja naprawdę nie mogę w ciągu jednego okresu przygotowawczego mierzyć w czas 2:30, bo to jest nie do zrobienia. Może to w ogóle nigdy nie będzie dla mnie do wykonania, ponieważ taki może być pułap moich możliwości, ale zawsze gdzieś są rezerwy i tych rezerw trzeba szukać bardzo mądrze planować, bardzo mądrze siebie samego prowadzić, bo jako amatorzy jesteśmy dla siebie fizjoterapeutami, trenerami, zawodnikami, dietetykami, lekarzami i tak dalej. Oczywiście wspomagają nas ludzie dookoła, z których wiedzy i mądrości Google, możemy... Ciocia, Wikipedia, tak jest, wiadomo. Możemy korzystać, natomiast jednak sami musimy czuć, czego chcemy i musimy... Ja po prostu cały czas namawiam ludzi, żeby startując bieganie, żeby biegając już dość intensywnie, wycięli ze słownika takie słowa jak gdybym, mógłbym, zrobiłbym, chciałbym, to może chciałbym nie, ale myślę, że chcę, to jest lepsze słowo. Myślę, że liczą się słowa zrobię, zrobiłem i one są dla nas najbardziej wartościowe, bo one po prostu weryfikują to, z czym się mierzymy, co sobie zaplanowaliśmy i tak naprawdę jaki cel osiągnęliśmy. Ja wiem, że ty masz taką metodę życiowo-treningową, codziennie coś, więc mam nadzieję, że za chwilkę zdradzisz, co to za metoda i też jakie masz plany na wiosenny start.